Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Tak jak to zapowiedziałem, musimy powrócić do naszych starych tytułów. Nie możemy pędzić na złamanie karku, jak to z tymi promocjami, z tymi tytułami, tak jak to czyniliśmy przez ostatnie parę lat. Nie wiem, od kiedy my tu już nagrywamy te podcasty, ale no, z dwa lata chyba nagrywamy. Więc musimy trochę zmienić strategię i powrócić do książek starszych, dlatego że nie czynimy tego bezmyślnie i nie czynimy tego tylko dlatego, że nam sprzedaż osłabła, ale po prostu podjąłem decyzję, że trzeba wreszcie wykończyć te wszystkie cykle, które zostały zaczęte dawno temu. Bo nie ma sensu biec już dalej do przodu. To znaczy ja w tej chwili pracuję nad trzecim tomem socjalizmu. To będzie ostatni tom socjalizmu. Nie będę już drążył tego dalej. Te treści może pojawią się kiedyś w innych tytułach, w innej formule. Natomiast to będzie trzeci tom baśni socjalistycznej. Okładka do tego tomu utrzymana w tej konwencji, którą Państwo tutaj widzą, jest już gotowa od dawna, natomiast no, to jest moja wina, że ten tom się jeszcze nie ukazał, moja i niczyja inna. Oczywiście miałem, to nie jest tak, że leżałem do góry brzuchem, ale miałem rozmaite różne inne obowiązki, które musiałem wypełnić i to się trochę przedłużyło. No więc ten tom będzie na pewno w tym roku. Nie zdążę przed konferencją w Turznie, to nie ma nawet dwóch zdań, dlatego że Tomek kończy komiks Sacco di Roma i musi zrobić do tego 10 ilustracji, więc no, nie ma co gadać. Będzie to trochę później. Natomiast myślę, że na targi historyczne w Warszawie powinniśmy się z tym wyrobić. I na tym zakończymy to i to będzie ładnie wyglądało. Ładnie się prezentowało i będzie można do tego zajrzeć, a w środku treść, jak Państwo wiecie, jest zatruta, to znaczy ona jest niezwykle uwodzicielska. To jest okropne, że ja tak mówię, no ale tak jest. Niezwykle uwodzicielska, poza tym idzie w poprzek temu, czego ja nie znoszę organicznie, czyli głupawemu entuzjazmowi. To jest... Jak mnie Państwo kiedyś będziecie widzieć, że ja jestem rozentuzjazmowany, to znaczy, że oszukuję. W poprzek głupawemu entuzjazmowi związanemu z odzyskaniem ojczyzny i świętowaniem tej rocznicy. Są tutaj rzeczy zabawne, ponure, szydercze, pisane z wściekłością momentami, natomiast no, prawdziwe, tak? Jeżeli już odzyskujemy tę niepodległość i o niej mówimy, no to mówmy o wszystkim, tak? A nie tylko o tych najprzyjemniejszych rzeczach, tak? Mówmy o wszystkim, czyli mówmy też o końcu tej niepodległości, no bo, proszę Państwa, entuzjazm dotyczący dwudziestolecia jest moim skromnym zdaniem zdecydowanie przesadzony. Zdecydowanie przesadzone, a nie wyciąganie wniosków z tego, co się w dwudziestoleciu wydarzyło, a oddawanie się tylko i wyłącznie ciałem i duszą temu entuzjazmowi, przypominanie tych fantastycznych figur, które w tym dwudziestoleciu się pojawiły, że to są wzory do naśladowania, to jest już czysty obłęd. Czysty obłęd. Dlatego, że nie powinniśmy się wzorować na takich postaciach jak Bolesław Wyniawa-Długoszowski i nie powinniśmy takich postaci w ogóle podnosić. Nie powinniśmy się przywiązywać do tego rodzaju politycznych głupstw, tak powiem. Szukajmy innych wzorów. Ja oczywiście, proszę Państwa, mam gotowe wzory, tak? I chodzi mi oczywiście o postawę ziemian i o szczególnie tych publicystów, których sam wydałem, tak, i którzy, o ile może nawet nie mieli recepty na Polskę, to na pewno mieli lepszy pomysł na tę Polskę niż socjaliści. Popatrzmy na te wszystkie wydarzenia, które w tym dwudziestoleciu miały miejsce, a także przed odzyskaniem niepodległości miały miejsce z troszkę wyższego punktu, to znaczy nie chodzi mi w tym momencie o reformę rolną, tak, która jest oceniana i opisywana jako ósmy cud świata, prawda, przywrócenie sprawiedliwości dziejowej i temu podobne głupstwa. Efektem reformy rolnej było zubożenie chłopa i wypędzenie tego chłopa ze wsi do miasta, tak? No, proszę Państwa, rolnictwo to produkcja żywności, las to produkcja drewna, a nie jest to poezja, jak się niektórym bałwanom wydaje. Nie chodzi o to, że chłop wychodzi rano w pole posłuchać skowronków, tak?
chodzi o produkcję żywności, a produkcja żywności, proszę Państwa, na bardzo krótkim przegubie łączy się z giełdą i spekulacją, to wszyscy dobrze wiedzą, więc jeżeli się rozdrabnia gospodarstwa i z tego tytułu człowiek domaga się jakiegoś sukcesu i jeszcze wierzy w to, że będzie żył w sprawiedliwym państwie, to zwariował i dał się oszukać. No więc tak to, proszę Państwa, jest, tak? Jeżeli ktoś nie wierzy, niech zobaczy, co się dzieje ze współczesnym rolnictwem. Proszę Państwa, tak jak to widać na tych obrazkach tutaj, oprócz takich wątków bardzo konkretnych, znaczy to też są konkretne wątki, ale powiedzmy, że nie dających się obliczyć, tak, w kwintalach i tonach, mam na myśli tutaj produkty rolne i produkty przemysłu stalowego, bo i o tym piszę. No sporo jest tutaj w tych tomach treści dotyczących okultyzmu. Oczywiście treści demaskatorskich. Ja nie jestem, nie wierzę w wirujące stoliki, nie wierzę w ludzi, którzy potrafią, mają zdolność bilokacji, natomiast wierzę w manipulacje. Wierzę w biologiczne, rozmaite umiejętności przyrodzone, tak, które powodują, że jedni ludzie mają wpływ na innych, tak, i potrafią ten wpływ bardzo perfidnie, podstępnie i podle wykorzystać. I o tym też tutaj piszemy. A następnie jeszcze zrobić z tego karierę. Tak? Mistrzem świata było pisane w drugim tomie Wacław Radecki. Wacław Radecki, który napisał wstęp do pierwszego wydania Nad Berezyńców Floriana Czerniszewicza, kiedy Florian Czerniszewicz zasuwał w rzeźni w Buenos Aires, nosząc ciężkie tusze na plecach, tak? I próbował tę swoją książkę jakoś rozreklamować. Ona oczywiście nie zrobiła sukcesu, zrobiła jakąś tam sprzedaż. To Florianowi Czerniszewiczowi niewiele pomogło. Natomiast wstęp napisał Wacław Radecki, który, proszę Państwa, musiał wyjechać z kraju. To jest pionier polskiej psychologii. Ja go opisałem w tym tomie. Pionier polskiej psychologii, który założył sobie taki wianuszek wielbicielek, tak? Założył ten wydział psychologii, czy jak to się nazywało. Tam powstał taki wianuszek wielbicielek, które pana Wacława adorowały. Natomiast on, zanim to stworzył, no, zajmował się ubezwłasnowolnianiem niektórych dziewcząt i wysyłaniem ich do domów publicznych. Mówiłem już o tym, ale nigdy dość powtarzania. Zrobiła się afera, bo jedna z tych pań oprzytomniała, uciekła, następnie wyszła za mąż w Wilnie za bardzo wpływowego ziemianina, który, dowiedziawszy się o tym, jakie były jej relacje z pionierem polskiej psychologii Wacławem Radeckim, załadował Browninga, przyjechał do Warszawy i poszedł się z tym panem rozmówić, tak? Do rozmowy nie doszło, więc poszedł do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z postulatem i rewolwerem, bo jak powiedział Robert De Niro w filmie o Alu Capone, zawsze większe efekty osiąga się pistoletem i dobrym słowem niż samym dobrym słowem. Więc w myśl tej zasady pan ów poszedł do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, żeby pistoletem i dobrym słowem wymusić zwolnienie pana Radeckiego z funkcji. Okazało się, że nie można. No w końcu ciśnienie wzrosło na tyle, że on sam, ożeniwszy się wcześniej z córką adwokata Pepłowskiego, bardzo ważnej postaci w świadku warszawskim, wyjechał do Ameryki Południowej i tam zrobił karierę jako no, też pionier psychologii, prawda, w Argentynie, a potem w Brazylii. Biedny Florian Czerniszewicz, człowiek uczciwy i oddany sprawie, tak, no, bo w końcu był oficerem wywiadu, potem policjantem, dał się niestety zmanipulować tej kreaturze. I no, mamy ten wstęp, tak, który ja przedrukowałem w Nadberezyńcach, żeby wszyscy widzieli, jaka ta relacja jest skomplikowana, proszę Państwa, między Polakami, prawda? To sobie możemy powiedzieć. Jakie tam podstępy czyhają na ludzi prostodusznych i nieświadomych, prawda? Tego, co się dzieje wokół. No więc takie wątki, troszkę surrealistyczne, też się w tej książce znajdują. Dużo jest o chemii. Dużo jest o chemii. I o przemyśle. To jest, tutaj poświęciłem, tu jest prezydent Mościcki, bomba obok. Prezydent Mościcki, znany piroman, proszę Państwa. Człowiek, geniusz. Człowiek, który potrafił z niczego wyprodukować nieprawdopodobne rzeczy. Autor niezliczonych wynalazków. Myślę, że gdyby mu dać odpowiedni warsztat i możliwości, wyprodukowałby tych wynalazków znacznie więcej niż Thomas Edison. No ale niestety tak się zrobiło, że Piłsudski zrobił go
prezydentem, tak, wycofując go z Uniwersytetu we Lwowie. No, był to jeden z większych absurdów, jakie się mogły Polsce przytrafić w dwudziestoleciu. Zamiast postawić Mościckiego na czele resortu, na czele przemysłu chemicznego, tak, i ten przemysł rozbudowywać za pomocą kredytów czy no, czegokolwiek, tak. Mościcki był naprawdę fantastycznym gościem, on by zrobił bombę z byle czego, poważną. Zamiast zainwestować w wiedzę, umiejętności, dynamikę tego człowieka, to był super gość. No, zrobiono go prezydentem, tak? W dodatku jeszcze przyklejono mu łatkę prezydent reprezentacyjny. Kto to jest prezydent reprezentacyjny? To jest kukła, tak? To jest kukła. Facet, który nie jest w stanie się spełniać w swojej pasji, w swoim zawodzie, w swoim geniuszu. Bo to sobie powiedzmy jeszcze raz. To był absolutny, czyściutki, krystaliczny geniusz. Chemiczny. Polityczny nie, tak? To jeżeli ktoś chce pozbawić jakiś kraj możliwości, tak? Zdobycia przewagi obronnej, tak, w przemyśle obronnym, chemicznym, wejścia na jakiś rynek poważny, no to głównego bombardiera, tak, wycofuje z odcinka i daje mu coś innego do zabawy, na przykład prezydenturę, prawda? Do tego jeszcze dubeltówkę i wysyła go do lasów spalskich, a żeby się nie nudził, to mu się dodaje młodą sekretarkę, tak, bo żona jest już stara i zasypia po dziewiątej, tak? No to taki mniej więcej był los prezydenta Ignacego Mościckiego, proszę państwa. Nie będę tego komentował, bo jeszcze wydaliśmy przecież autobiografię prezydenta, którą zaraz pokażemy. Proszę bardzo. To jest autobiografia prezydenta Mościckiego. Proszę państwa, to jest tak wstrząsający tekst. Ja na chwilę odłożę te socjalizmy. To jest tak wstrząsający tekst, że ja w zasadzie nie wiem, co powiedzieć, tak? Ja próbuję ludziom opowiadać o tej książce na targach i oni widzą, że w pewnym momencie przestają słuchać, bo do nich to nie dociera, ponieważ ta wizja propagandowa, reklamowa wizja Mościckiego jako sympatycznego starszego pana w smokingu, który kiwa głową ze zrozumieniem, a w rzeczywistości nic nie rozumie, jest powszechna. No więc, proszę państwa, to, że ktoś wygląda bardzo dystyngowanie, nosi cylinder albo melonik i ma białą koszulę i krawatkę i wypowiada się tak gładko i okrągło na różne tematy, to nie znaczy, że jest figurantem. On prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji go postawiono, natomiast był to praktyk, tak? Od wielkiego przemysłu. Od wielkiego przemysłu. Jego rola polegałaby w Polsce albo w jakimś innym kraju, w którym by się znalazł, zupełnie na czym innym. Na stworzeniu potężnego sektora zbrojeniowego opartego na nowych technologiach. On mógł to zrobić. Ja nie lubię socjalistów. Prezydent Mościcki był socjalistą, wyszedł z ruchu socjalistycznego, uczestniczył w przeróżnych eksperymentach związanych z reformą rolną również. Czyli to są te wszystkie rzeczy, które u mnie powodują wysypkę natychmiast. No, ale proszę państwa, nie możemy się mijać z faktami, nie możemy negować rzeczy oczywistych. Była to wybitna postać. Wybitna postać. Jako naukowiec i praktyk od wdrażania nowych technologii, no, nie było lepszego. Więc wydaliśmy te autobiografię, która została wydana raz w 91 roku ze wstępem Lecha Wałęsy. Ja oczywiście wyrzuciłem ten wstęp, no bo to jest już za duże szyderstwo. Natomiast oczywiście Bellona, która to wydawała, ominęła jeden rozdział. I teraz, proszę państwa, ja bardzo lubię sobie podrwić z zawistników. Od razu to się ukazało i od razu ktoś napisał, a czy pan czasem nie przygotował tego na podstawie tekstu Bellony? A ja to zrobiłem na podstawie tekstów drukowanych w gazecie, nie powiem w jakiej. I znaczy nie tylko Jarosław, bo ja tylko wydaję polecenia i prośby czasem kieruję do kolegów. I powiedziałem, że nie na podstawie tekstu Bellony, bo Bellona ominęła jeden rozdział, nawet go nie zauważyli po prostu, za to dali wstęp Wałęsy.
To hańba w ogóle i nie ma o czym mówić. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na okładkę, bo ona jest bardzo dobrze zrobiona i pełna znaczeń. To jest taka narracyjna okładka. My się przeważnie wyżywamy w okładkach narracyjnych, znaczy my, no, koledzy, którzy przygotowują te okładki. I Jarosław tutaj zrobił z inicjałów prezydenta symbole chemiczne. Bardzo to ciekawie wygląda. No i wybrał to zdjęcie, kiedy człowiek, który cały był jedną wielką myślą o bombach i wybuchach, wypuszcza tego gołąbka pokoju. To jest jedna z lepszych okładek, jakie zostały wyprodukowane w wydawnictwie Klinika Języka, tak myślę. Treść jest dla wielu osób przyzwyczajonych do standardów i opisów takich podawanych przez historyków tych wszystkich opracowań szokująca. Po prostu szokująca. To, jakie rzeczy Mościcki za bezdurno w Szwajcarii oddał Anglikom, to w ogóle szkoda mówić. Szkoda mówić. To po prostu Polska zaopatrzona w realizację pomysłów tego faceta byłaby krajem, na który nikt by nie napadł po prostu, bo by się bał. Stało się, proszę Państwa, inaczej. To też jest ważna sprawa, żeby kiedy mamy człowieka, który wykazuje jakieś zdolności, predyspozycje, żeby mu nie przeszkadzać, to jest szalenie istotne. Trzeba mu trochę pomóc, a czasem nie trzeba pomagać, wystarczy, żeby mu nie przeszkadzać. Natomiast Mościckiemu Józef Piłsudski bardzo wyraźnie przeszkodził. Teraz tylko pytanie, celowo czy z głupoty, tak? Bo to też jest istotny problem. Czy to było celowe, czy to było z głupoty. No więc przypominam o autobiografii Ignacego Mościckiego, jedyna cała. W formie książkowej. Jedyna cała, to jest ważne. Nie lubię też niechlujstwa, no ale dobra. Proszę Państwa, wróćmy teraz jeszcze do socjalizmu, ponieważ ja wielokrotnie to mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, nie lubię chronologii, więc ten cykl przerodził się w taki cykl analiz i esejów poprzetykanych cytatami z tekstów źródłowych. Te teksty źródłowe przeważnie nie były publikowane, a jeżeli były, to przeze mnie. Albo są to fragmenty artykułów prasowych, które się ukazywały w epoce. Rzeczy dość szokujące i, no jakby to powiedzieć, no niekompatybilne z tak zwaną powszechną wiedzą. No co ja tu będę gadał. Mnóstwo tego jest, a w trzecim tomie będzie jeszcze więcej. W trzecim tomie zapuścimy się troszeczkę w dwudziestolecie międzywojenne, ale ja się z tego wycofam, bo mam już na widoku inny projekt związany z dwudziestoleciem, który będzie miał inną nazwę i będzie inaczej wyglądał. Socjalizm zakończy się trzecim tomem. Będzie w nim, tak jak tutaj, wkładka zdjęciowa na końcu. Zawsze robimy wkładkę zdjęciową na końcu, bardzo dużą, 16 stron. I do tego, jak zwykle, proszę Państwa, 10 ilustracji. Bardzo ciekawy grafik w środku. Tę formułę powtórzymy, zmniejszymy nakład. To też uczulam Państwa, że nakład będzie mniejszy, no bo taki jest rynek. Nie ja za to odpowiadam. No i już, tak będzie. Także do grudnia wyrobimy się z trzecim tomem, już tak, że on będzie gotowy do kupienia. Ja go, mam nadzieję, skończę do końca września. Zostało mi naprawdę niewiele, ale troszkę jestem zmęczony i dzisiaj na przykład nie skończyłem rozdziału, który był już zaczęty dawno temu. A technikę mam taką, że jak kończę książkę, bo jak zaczynam, to robię po kolei. Natomiast jak kończę książkę, to na przykład zaczynam 4 albo 5 rozdziałów, tak? A potem po kolei, powolutku, każdy wykańczam sobie. No to zostały mi 2 i jeszcze 2 albo 1, który... Jeden chyba, który muszę dołożyć, czy jeszcze 3 rozdziały tak naprawdę i mamy gotowy trzeci tom socjalizmu. Mam nadzieję, że niebawem będzie go można oglądać. Okładka gotowa, brakuje ilustracji i wkładki zdjęciowej. Wkładka to nic wielkiego, natomiast no ilustrację trzeba będzie Tomkowi dać z miesiąc, żeby to narysował. Także dziękuję Państwu bardzo. To na razie tyle o socjalizmie. Jeszcze będziemy do tego wracać. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.